Szanowna Pani Konsul Rzeczpospolitej Polski we Lwowie, drodzy pracownicy i słuchacze Katolickiego Radia we Lwowie. Święty Jan Paweł II powiedział, że powołaniem każdego chrześcijanina jest dawać świadectwo o Chrystusie całym swoim życiem. Dawać świadectwo o Chrystusie przede wszystkim w życiu osobistym, przyjmując szczerze Ewangelię, zachowując Boże przykazania i kierując się w każdej sytuacji nauczaniem Pana. Dawać za świadectwo to służyć prawdzie. W Ewangelii odnajdujemy słowa Jezusa wypowiedziane do Nikodema. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Można więc zapytać, co staje się owym wymaganiem prawdy. Wymaganie to ilustruje dobrze pewna opowieść. Oto młody filozof poszukujący prawdy znalazł się nagle w sklepie z prawdą. Nie chciał uwierzyć swym oczom, ale tam rzeczywiście sprzedawano prawdę. Uprzejmy sprzedawca zapytał: jaką prawdę chce pan kupić? Półprawdę, całą prawdę, czy tylko jakąś małą jej cząstkę? Oczywiście całą prawdę, odparł uczony. Chcę mieć całą prawdę, jasną i niepodzielną. Sprzedawca, wskazując na półkę, na której leżała cała prawda, powiedział ze współczuciem: ale cena tej prawdy jest dosyć wysoka. Ile? Zapytał krótko i zdecydowanie filozof. Jeżeli weźmie pan tę prawdę, poinformował sklepowy, to zapłaci pan utratą spokoju i bezpieczeństwa na resztę swoich dni. Klient, usłyszawszy te słowa, odszedł zasmucony, gdyż był przekonany, że prawdę można kupić za niewielkie pieniądze. Jak więc widać, prawdę zdobywa się poprzez wysiłek. Prawda związana jest z ofiarą, a postępowanie według prawdy jest często krzyżem, który boli, wymaga poświęcenia i odwagi. Tylko takie kroczenie w prawdzie zmierza ku światłości, którą jest Jezus. Jednak prawda posiada także inny odcień, który ukazuje jej chrześcijański wymiar. Prawda musi przybliżać do Pana Boga. Nawet ta najbardziej gorzka, niewygodna powinna nadawać kierunek ludzkim wyborom. Prawda nie może oddalać człowieka od Boga. Prawdę trzeba odczytywać w Bogu i z Bogiem. Tylko wtedy buduje ona, a nie niszczy. Tylko wtedy staje się siłą przemieniającą, otwierającą nowe perspektywy. Staje się światłem pośród mroku nieprawdy. W 2003 roku święty Jan Paweł II powiedział do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady do Spraw Środków Przekazu: jak się okazuje, to właśnie prawda i solidarność najskuteczniej przyczyniają się do przezwyciężenia nienawiści, rozwiązania konfliktów i położenia kresu przemocy. Są one również niezbędne do przywrócenia i umocnienia wzajemnych więzi, porozumienia, zaufania oraz współczucia, które jednoczą wszystkie osoby, ludy i narody, bez względu na ich przynależność etniczną bądź kulturową. A zarazem prawda i solidarność są konieczne, aby ludzkość zdołała otworzyć kulturę życia i zbudować cywilizację miłości oraz by świat żył w pokoju. W tym przemówieniu zawarta jest jeszcze jedna prawda o prawdzie. Ma ona prowadzić człowieka do miłości i służby. Nie można bowiem kochać i jednocześnie żyć w kłamstwie. Są to dwie wykluczające się rzeczywistości. I tutaj znów głos wyjaśnienia płynie z nauki świętego Jana Pawła II, który mówi: jeśli chodzi o osobiste decyzje, każdy ma obowiązek, a stąd też i prawo szukania prawdy w dziedzinie religijnej, aby przez użycie właściwych środków urobił sobie roztropnie słuszny i prawdziwy sąd sumienia.
Prawdy zaś trzeba szukać w sposób zgodny z godnością osoby ludzkiej i z jej naturą społeczną. To znaczy poprzez swobodne badanie przy pomocy magisterium, czyli nauczania, przez wymianę myśli i dialog, przez co jedni drugim wykładają prawdę, jaką znaleźli albo sądzą, że znaleźli, aby nawzajem pomóc sobie w szukaniu prawdy. Skoro zaś prawda została poznana, należy mocno przy niej trwać osobistym przyświadczeniem. W trwającym Adwencie trzeba więc popatrzeć na siebie w kontekście prawdy, dokonać oceny własnych wyborów i jednocześnie otworzyć się na ewentualne wyjście z kłamstwa, obłudy i dwulicowości, bo tylko wtedy zbliżymy się do światłości, którą jest Jezus. A podczas trwającej wojny prawda obnaża postępowanie zła i demaskuje jego fałszywe przesłanki, jakoby zależało mu na utrzymaniu pokoju. A my dobrze wiemy, że wojna nie sieje pokoju, ani prawdy, ani bezpieczeństwa. Dlatego trzeba zawsze trzymać się prawdy i nie dać się zwieść. Trzeba prawdziwie służyć i w niej poszukiwać drogi pokoju. I za taką postawę chcę wam dzisiaj podziękować i prosić, aby gdziekolwiek będziecie, nie ustawajcie w służbie głoszenia prawdy. To jest wasze powołanie. To jest wasza droga do szczęśliwej wieczności.